No, rozmawiałem z dyrektorem całej kliniki, tam gdzie Krzysztof, i z lekarzem. I lekarz powiedział, że po prostu on musi się zgodzić. Tak, na... ja to wiem. No ale co było dalej? Gdzie go przynieśli? Na pierwszy oddział. Ale jaki pierwszy oddział? Gdzie? W tym samym? Tak, tym samym, bo to sort. I po prostu on był na trzecim piętrze. I na alergologii był. I alergologii. Tak. Tak. I po prostu jego przynieśli na pierwsze piętro, płuca. Tak? Ale wyczyścić płuca. Kurwa. Ja się dowiadywałem, nie ma takiego oddziału tam, o to chodzi. Może do innego szpitala. Czy nie? O co tu chodzi? Ja nie wiem dokładnie. No właśnie. Nie, on był, że w tym samym... W gigancie. No w gigancie, no. Oni powiedzieli, że on będzie w gigancie. Na pierwszym piętrze, czy na pierwszym oddziale? Na pierwszym oddziale. W Choroszczy. Nie w Choroszczy. Aaron! Nie w Choroszczy. Tam, gdzie... W gigancie. Trzeba jechać. Bo tam sopaczki. Dawaliśmy i gdzie on się... Moim zdaniem trzeba zrobić tak. Wziąć te paczki, załadować do samochodu, zawieźć do giganta. Do Krzysztofa Konolicza. Tak. I niech zaniosą. Ile tych paczek jest dużo? Jedną chociaż. Jedną? No pewnie. A jak tam będzie gówno? Nie będzie jednej gówny. Akurat się trafi, że gówno tam było. A tu się trafi, że nie będzie gówno. Nie, dobra, już to ustalimy. Dobra, no właśnie. Dobra, pozdro widzów. No, pozdrawiam. No. Całe te? Robimy porządek. I już, cholera jasna.